natomiast bardzo silnym składzie włącza się w rozdawanie ulotek informujących ludzi o referendum, które przeprowadzamy. Zbierają się znajomych na studiach, w szkołach, w pracy, więc aktywnie zbieramy podpisy i ta ilość cały czas rośnie. Pomysł jest taki, generalnie nie zgadzamy się na projekty rządowe, ażeby bez żadnych zabezpieczeń przedłużyć wiek przejścia na emeryturę do 67 roku życia. Jest to naszym zdaniem zbyt duży wiek, bez zapewnienia pracy osobom. Ciężko jest osobom starszym będzie znaleźć i nam wszystkim znaleźć pracę. My proponujemy jako SLD, ażeby uwzględnić staż pracy, żeby po 40 bądź 35 latach dla kobiet przepracowanych przysługiwało prawo wyboru, czy chce skorzystać z emerytury i przejść na emeryturę, czy chce dalej pracować. Jeśli ktoś chce dłużej pracować, oczywiście wtedy będzie emerytura wyższa i to tylko od danej osoby będzie zależało, czy ona chce dalej pracować dłużej i w tym większą emeryturę mieć. Ale musi mieć też każda osoba, każdy przyszły emeryt szansę przejścia na tę emeryturę po wypracowaniu tych lat, o których mówiłem wcześniej. To wiadomo, ważna sprawa teraz. No tym bardziej, że tej pracy za bardzo nie ma, więc ciężko to jest raczej będzie walka do tego 67 roku życia, żeby mieć pracę, niż koniecznie pracować. Nie? Ludzie nie wytrzymują. Są zbyt mocno chorzy. No i a do 67 lat ja już nie wytrzymam, mam 62 lata, a co dopiero powiedzieć o tych innych osobach tam. Jesteśmy tutaj, jak widać, licznie po to, żeby zablokować pomysł ekipy rządzącej Platformy Obywatelskiej, który zmierza do tego, żeby zmusić Polaków, żeby pracowali jeszcze więcej, jeszcze ciężej. Właśnie wchodzimy na rynek staromiejski w Toruniu. Będziemy obecnie zbierali podpisy i rozdawali ulotki w sprawie naszego referendum. Bardzo chętnie się podpisują. Mamy ponad 4000 podpisów w Toruniu zebranych. Dzień dobry, jesteśmy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry Pani, jesteśmy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zbieramy podpisy pod referendum. Halo, słyszy mnie Pani? Teraz słyszę. Dzień dobry Pani, jesteśmy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zbieramy podpisy pod referendum w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. Czy moglibyśmy liczyć na Państwa wsparcie? No tutaj niestety nie ma takich osób, które by podpisywały. Dziękujemy bardzo. No cóż, dziękujemy. Miłego dnia.